W tym odcinku chciałbym pokazać Ci, jakie wspaniałe możliwości ma filtr zaawansowany. Ela zadała mi pytanie, w jaki sposób można byłoby przefiltrować dane znajdujące się w kolumnie B, tak aby pojawiły się tylko te opisy, które zawierają słowo light, 1200 i SN2. Wszystkie te trzy wartości chciałbym mieć jednocześnie w takim opisie. Co więcej, one mogą być w różnej kolejności. Czasami na początku jest light, czasami light jest gdzieś tam na końcu i tak samo 1200, czasami jest w środku, czasami na końcu. Więc to zadanie aż prosi się o wykorzystanie filtra zaawansowanego. Aby filtr zaawansowany zrozumiał te kryteria, trzeba je odpowiednio przygotować. Z racji tego, że to 1200 ma być fragmentem komórki, na przykład tej, to dopiszę przed 1000 gwiazdkę i za zerem gwiazdkę. Taki zapis będzie mówił filtrowi zaawansowanemu, że ma wybrać takie pozycje, które mają cokolwiek, potem 1200 cokolwiek. To samo zrobię przy SN2, więc dopisuję gwiazdkę przed i gwiazdkę za i to samo przy light. Gwiazdka przed i gwiazdka za. Aby filtr zaawansowany wiedział, że te wymogi mają dotyczyć tej kolumny description, powinienem umieścić tytuł tej kolumny nad tymi opisami. Więc mogę ten tytuł na przykład skopiować Ctrl-C, Ctrl-V w te trzy komórki. Z racji tego, że te kryteria, te wymagania są umieszczone w jednym wierszu, filtr zaawansowany będzie je rozumiał jako oraz, jako i, czyli ma być description, który zawiera 1200 i SN2 i light. Sprawdzę, czy to działa. Umieszczam kursor w obrębie danych, które mają zostać przefiltrowane, klikam w kartę dane, w przycisk zaawansowane. Excel powinien zaznaczyć zakres, który ma zostać przefiltrowany, dobrze to rozpoznał, umieszczam tylko kursor w polu zakres kryteriów i wskazuję te kryteria, które przygotowałem przed chwilką, razem z opisami, razem z tytułami tych kolumn, tej jednej kolumny tak naprawdę, której te kryteria dotyczą. Ups, przepraszam, powtórzenia, przypomnienia wyłączymy. A sprawdźmy, czy działa. Klikam przycisk OK i zobacz, jak pięknie mam tylko te pozycje, które zawierają wszystkie te trzy elementy. Ale spójrz, trzeba będzie to doprecyzować, bo na przykład tutaj pojawiła się taka pozycja, która ma nazwę nie light, tylko p-light. Być może takie coś też chcę mieć. Natomiast jeżeli to ma być tylko light, nie p-light, nie d-light, nie light m, to powinienem Excelowi powiedzieć, że ma wybrać takie pozycje, które na przykład mają spację przed light i spację za light. Gdybym teraz takie coś tutaj dopisał, spację przed light i spację za light, klikam Enter, muszę ten filtr odświeżyć, więc umieszczam kursor w obrębie tych danych, które mają zostać przefiltrowane, klikam w kartę dane, w zaawansowane, jeżeli zakres listy i zakres kryteriów się nie zmienił, a jedynie wartości w nich się zmieniły, to wystarczy tylko kliknąć OK. Ale spójrz, w ten sposób zniknęło mi sporo pozycji, bo tutaj było sporo takich opisów, które zaczynały się od słowa light. Teraz one zniknęły, ponieważ mówię Excelowi, że mają być wybrane takie pozycje, które mają spacja light. Więc powiem Excelowi, żeby dodatkowo oprócz tych wymogów, aby skopiłem ten wiersz, aby jeszcze drugi komplet wymogów wziął pod uwagę, w którym zrobimy tylko light, spacja, gwiazdka. To powie Excelowi, jeżeli mamy w filtrze zaawansowanym dwa wiersze z kryteriami, to zawartość jednego wiersza jest traktowana jako i, ale to, co jest w kolejnym wierszu, jest traktowane jako lub, więc te trzy warunki, które są w pierwszym wierszu lub te trzy warunki, które są w drugim wierszu mają być spełnione. Sprawdźmy, czy to działa. Umieszczam kursor znowu w tych danych, które mają zostać przefiltrowane. Klikam w kartę dane, w przycisk zaawansowane. Zakres listy jest OK. Jedynie zakres kryteriów muszę powiększyć, ponieważ dopisałem wiersz z kryteriami. Powiększam, klikam OK i spójrz, jak pięknie. Mam wybrane i te pozycje, które zaczynają się od light i te, które zawierają light. Natomiast ta pozycja, w której było p-light, ona jest odfiltrowana. Ten wymóg, który tutaj zdefiniowałem, te spacje, które wstawiłem, one mają tutaj znaczenie. Podobnie można było eksperymentować przy SN, przy 1200, dopisywać spacje na początku albo na końcu. Jeżeli miałbyś kolejny komplet kryteriów, które miałyby być spełnione, dopisujesz go pod spodem. Jeżeli oprócz tych wymogów chciałbyś jeszcze dołożyć jakiś wymóg, na przykład, że dodatkowo jeszcze mają być tylko te pozycje, które zawierają IQ albo na przykład joint, to dopisujesz kolejną kolumnę i mówisz, że chciałbyś mieć jeszcze joint i gwiazdka. I tak samo tutaj w tym kolejnym wierszu. Sprawdźmy, czy to działa. Na sam koniec dane zaawansowane.
Zakres kryteriów jedynie się zmienił, więc zaznaczam na nowo ten zakres kryteriów, klikam OK i mam tylko te pozycje, które spełniają te cztery wymagania. Prawda, że Fit Zaawansowany potrafi ekstra rzeczy? Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw komentarz pod filmem, zostaw koniecznie lajka i do usłyszenia w kolejnym odcinku.